Cześć! Dzisiaj opowiem Ci o błędzie, który popełniają prawie wszyscy oraz o tym, dlaczego nie powinieneś słuchać rad większości programistów. Kiedy zaczniesz szukać materiałów do nauki baz danych, kursów przeznaczonych dla początkujących, czy nawet książek od podstaw, to najwięcej materiałów i miejsca w szkoleniach będzie poświęconych tematowi języka zapytań SQL. Gdy spytasz nawet na forach czy grupach w internecie, hej, chcę zostać programistą Oracle czy MS SQL, to w odpowiedzi uzyskasz: zacznij od SQL-a, bo bez tego nie masz szans na pracę. Czy SQL to rzeczywiście rzecz, od której powinieneś zacząć na samym początku? Zdecydowanie nie i w tym odcinku opowiem Ci, co powinno być Twoim pierwszym krokiem, jeśli nie chcesz zrobić sobie krzywdy i się niepotrzebnie zniechęcić. Zacznijmy od tego, że znajomość pisania instrukcji SQL jest rzeczywiście niezbędna do pracy z relacyjnymi bazami danych i w pełni zgadzam się z tym, że bez tej umiejętności pracy w bazach danych nigdzie nie znajdziesz. Wynika to z faktu, że bez SQL nie będziesz umiał odczytać danych, nie będziesz potrafił wprowadzić nowych, zmodyfikować niepoprawnych czy usunąć już tych niepotrzebnych danych. Baza danowiec więc bez SQL to jak kucharz bez garnka czy noża. Jest tylko jedno poważne ale. To, że SQL jest niezbędny do pracy z danymi w bazie, nie znaczy, że jest to rzecz, od której powinieneś zaczynać naukę. Zdecydowanie tego odradzam z kilku powodów. Po pierwsze, zalecenia od rozpoczęcia nauki relacyjnych baz danych od SQL to jak rozpoczęcie nauki jazdy samochodem bez znajomości zasad ruchu drogowego. Dodatkowo w bazach jest jeszcze trudniej, bo o ile nie ucząc się kodeksu drogowego intuicyjnie wiesz, że znak stop oznacza zatrzymaj się, zielone światło pozwala Ci jechać, to w bazach danych jest trudniej, bo będąc początkującym nie miałeś wcześniej z nią żadnej styczności. O samochodach, światłach czy przejściu dla pieszych słyszysz na co dzień w szkole, domu czy w telewizji. A czy ktoś w życiu powiedział Ci o denormalizacji, o modelu konceptualnym czy o modelowaniu bazy? Bo jeśli się tym do tej pory nie interesowałeś, to z dużym prawdopodobieństwem nie. Jak można więc teraz poprawnie korzystać z bazy danych, nie znając podstawowych reguł i zasad, które tymi bazami danych rządzą? Druga rzecz, o czym już kiedyś wspominałem. Duża większość programistów korzystających z bazy danych to osoby na co dzień zajmujące się zupełnie innymi technologiami. Bazy danych są bardzo uniwersalne, wszędzie są potrzebne, więc bez względu na język programowania, każdy prędzej czy później będzie z relacyjnej bazy danych korzystał. I teraz ktoś, kto na co dzień tworzy strony internetowe lub aplikacje mobilne, potrzebuje bazy danych w bardzo okrojonym zakresie. On musi wiedzieć, jak dane odczytać, napisać prostego inserta, update'a czy delete'a, a reszta go kompletnie nie interesuje. W związku z tym z perspektywy takiej osoby, jak najbardziej naukę korzystania z baz danych należy zacząć od SQL, bo potrzebuje on nauczyć się jedynie kilku podstawowych poleceń. Powie Ci nawet, że SQL jest banalny i można się go nauczyć w 3 tygodnie, jeśli tylko jesteś kumaty. Problem polega tylko na tym, że pewna mniejszość programistów, czyli programistów baz danych, mają dużo większe obowiązki w bazie danych niż tylko pobranie i zapisanie danych do bazy. Ktoś musi sprawić, żeby ta baza została przede wszystkim prawidłowo zaprojektowana, a do tego SQL jest jedynie ostatnim z wielu kroków do wykonania. Wiesz już więc w takim razie, dlaczego tak dużo opinii to zacznij od SQL, bo tych programistów jest więcej niż tych specjalizujących się w bazach danych i oni doradzają Ci ze swojej perspektywy, która niekoniecznie musi być dla Ciebie dobra. Trzecia rzecz jest również bardzo istotna. Nie zaczynaj od SQL-a, bo możesz zrobić sobie krzywdę i się zniechęcić. Dlaczego? Większość rozmów o pracy, jakie odbywałem na stanowiska juniorskie, dotyczyła właśnie znajomości SQL-a. To znaczy, znając samego SQL-a i wyrażając chęć nauki SQL, PL SQL w przyszłości, jesteś w stanie otrzymać swoją pierwszą wymarzoną pracę. Dlatego między innymi mówiłem na samym początku, że SQL jest niezbędny i trzeba go znać. Ale w pracy, jak się okaże, potrzebujesz wiedzieć trochę więcej niż znajomości samego SQL-a i to Ci nie wystarczy. Wtedy możesz uznać, że informatyka nie jest dla Ciebie, że to za trudne, że przecież tyle się uczyłeś, a dalej nie rozumiesz, jak coś działa i nie możesz odnaleźć się w pracy, nie wiesz, czego ktoś od Ciebie oczekuje. Jest tak z jednego prostego powodu. Zapomniałeś o jednej rzeczy, od której powinieneś zacząć naukę. Tą rzeczą powinien być wstęp do nauki SQL, o którym za chwilę
chwilę opowiem. Wyobraź sobie teraz taką krótką historyjkę, że trafiasz na jakiś fajny materiał na YouTubie, przerabiasz dwie książki i z dumą i zadowoleniem wracasz pewnego popołudnia do domu, by pochwalić się wszystkim, że byłeś właśnie na rozmowie, znalazłeś swoją pracę, całkiem dobrze ci w ogóle poszło i zaczynasz od przyszłego tygodnia. Mija tydzień, idziesz do pracy i na dzień dobry dostajesz do wykonania naprawdę proste zadanie. Maćku, Kasiu, Leszku, potrzebujemy bazy danych na potrzeby naszej nowej aplikacji. Zaprojektuj tabelę i jej powiązania, by nasz programista mógł zapisywać i odczytywać z bazy dane. I tutaj może się pojawić pierwszy problem. Bo jeśli znasz SQL, to bez problemu potrafisz napisać polecenie create table, umiesz określić nawet typy danych. Tyle tylko, że w pracy nikt ci nie dał listy tabel i opisu jej kolumn. Ty sam musisz zaprojektować model bazy, musisz określić, jakie constrainty dodać do tabel i czy w ogóle tworzyć jakieś widoki. By uniknąć takiej sytuacji, byś czuł się w pracy pewnie, byś wiedział, o co w całym projekcie chodzi, czego się od ciebie wymaga i co masz zrobić, potrzebujesz czegoś więcej niż samego SQL-a. Potrzebna ci wiedza o modelu relacyjnym, o projektowaniu baz danych i o tym, jak baza danych jest zbudowana. Gdy zdobędziesz naprawdę podstawową wiedzę z tego zakresu, praca będzie dużo przyjemniejsza, mniej stresująca, a do tego nauka SQL-a będzie dużo efektywniejsza, bo znając solidne podstawy modelu relacyjnego, dużo szybciej będziesz uczył się SQL-a niż ktoś, który od niego zaczyna. Sam biorę teraz udział na przykład w projekcie, w którym potrzebuję właśnie, by taki model logiczny bazy danych stworzyć dla aplikacji w Javie. To znaczy Java musi sobie coś tam zapisać, musi sobie coś odczytać i potrzebuje do tego wydajnego i spójnego zestawu tabel i widoków. Oczywiście decyzję pozostawiam Tobie. Ja daję Ci subiektywnie oceniając dobre i wartościowe rady, ale to, co Ty z nimi zrobisz i jaką decyzję podejmiesz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Zastanów się jednak przez chwilę, jeśli obawiasz się, że czy sobie w pracy poradzisz, zacząłeś się uczyć właśnie od SQL, to będąc ze sobą zupełnie szczerym, zadaj sobie pytanie, czy uważasz, że zrobiłeś wszystko, by tym programistą zostać. Bo jeśli nie znasz modelu relacyjnego, nie potrafisz zaprojektować bazy danych, to jest jeszcze trochę pracy przed Tobą. To, o czym dzisiaj mówiłem, to oczywiście pierwszy krok do zostania programistą i jest ich dużo więcej i wszystkie je opisałem w poradniku 7 kroków, jak zostać programistą baz danych. Jeśli jesteś zapisany na newsletter, to sprawdź swoją skrzynkę e-mail, bo znajdziesz tam mały prezent ode mnie, bo ten poradnik wysłałem Ci właśnie za darmo. A jeśli nie jesteś członkiem newslettera, to e-book możesz otrzymać, pobierając go ze strony www.nieinformatyk.pl. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Cześć.